Witam wszystkich bardzo serdecznie w świątecznym odcinku i zapraszam na film z gry Skoki Narciarskie 2002. Film tylko i wyłącznie świąteczny z tego względu, że nagrywam w Wigilię, a udostępnione na YouTubie będzie w pierwszy dzień świąt. Natomiast żadnych pozostałych akcentów świątecznych tutaj nie będzie. Także dalej kontynuujemy naszą rozgrywkę Timim Zajcem. I poprzednio rozpoczęliśmy już kolejny sezon Pucharu Świata. Jeśli chodzi o wiek zawodnika, to zbliżamy się do 30. I to jest najwyższa pora, żeby w końcu zacząć odnosić jakieś sukcesy. Albo przynajmniej jakiś znaczący progres nim robić. Teraz jeszcze tak przypomniało mi się, bo oglądając i obrabiając poprzedni film, to było tak, że co prawda tam na tym ekranie głównym się wyświetla, że za zajęcie tam któregoś miejsca w zawodach drużynowych jest 0, ale mi tutaj jakąś kasę dodało, bo przed ostatnimi zawodami w konkursie drużynowym trenować nie mogłem, natomiast teraz jak najbardziej nam na trening starczy, także to jest tak, że na tym ekranie tych pieniędzy nie ma, ale one się w grze samej dodają, dlatego od treningu sobie rozpoczniemy. Następnie przechodzimy do smarowania nart oczywiście. No i pomału możemy sobie rozpocząć pierwsze zawody w sezonie, czyli Kuopio. Witamy na tegorocznych zawodach w Kuopio. No i zobaczymy, jak nam pójdzie w tym roku. Czy to już naprawdę coś ruszy do przodu, czy nie? Pierwsze zawody, kombinacja wosku 54%, wiatr co prawda z tyłu. Ten skok był niezły, nie sądzisz? Ale zobaczymy, jak nam pójdzie. Doskonałą technikę zawodnika. Wiatr z pewnością trzyma. 119,5 metra bez fajerwerków, ale na które miejsce nam to da? Miejsce 14. Czyli wypadałoby się poprawić. Mam nadzieję, że już z biegiem sezonu to nam się będzie udawać nawet jakieś miejsca na podium osiągać. Ma dobrą dla skoczka budowę. No teraz chyba skok wyszedł lepszy. Zajęliśmy 10. miejsce po pierwszej serii. No i spróbujemy coś atakować. Tylko, że to łatwo się mówi, a trudniej to jest wykonać tak naprawdę. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na wyjście z progu. Zrobił na mnie duże wrażenie. No ale w sumie skok bardzo dobry, tak mi na się wydaje. Powinno się przesunąć linię lądowania. Znowu aczkolwiek przeszedł. Inni skoczyli jednak trochę lepiej, bo na razie mamy 4. pozycję. Herl, Pohjola i Nakamura nas wyprzedzili i przypuszczam, że to się skończy na miejscu 14. Nie, na miejscu 13. Także od 13 miejsca rozpoczynamy sezon. No i to jest chyba najlepsze rozpoczęcie jak do tej pory. No ale zawsze mogłoby być lepiej. Ja w ogóle jestem trochę w szoku, bo myślałem, że to jednak wszystko lepiej będzie szło. Niestety teraz trening odpada. Bo jak już kiedyś wspominałem, ja już nieraz takie sezony rozgrywałem takim zawodnikiem. Co prawda wtedy ja ustawiałem wzrost na 160 cm, czyli ten najniższy możliwy. Bo w tej grze akurat jest tak, że im niższy zawodnik, tym jest lepiej. No i wtedy nawet podczas pierwszego sezonu to już tam się kręciłem w okolicach podium. Natomiast teraz to już nie pamiętam który, no ale powiedzmy Puchar Świata chyba 3. czy 4. No i w międzyczasie jeszcze te turnieje czterech skoczni, loty narciarskie i zawody drużynowe. No i na razie jest jak jest, czyli praktycznie oprócz tych treningów, no to jakiegoś tam stroju nart nie mamy, nie dorobiliśmy się jeszcze. Miejsc jakichś na podium też nie mamy, co prawda tam było kilka takich występów lepszych, nawet chyba 4. miejsce raz mieliśmy. W doskonałym momencie. Rzeczywiście ma bardzo dobre wyczucie. Ale mówię, ja liczyłem, że to szybciej pójdzie rozwój tego zawodnika.
Well done, jak mówią Anglicy. Dobra A teraz robota. W kwalifikacjach skok dobry, tylko że warunki są też jakieś dobre, bo na razie 5. miejsce. Zobaczmy. 15. Jak to się prezentuje, bo ja nie zwróciłem uwagi na tą chorągiewkę. No to jest bardziej taki boczny. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na wyjście Ale z tak progu. Trochę jest, jakby niosło tego wrażenie. Zawodnika. Czas przebija. No tym razem tak już dobry skok, 125 metrów, także rekord Przez. Będzie pobity. Nota też dobra. Też 125 metrów i 125 dobra, punktów. Jest niezmiernie istotna dla skoczka. I póki co 11. pozycja. No i byle się poprawić w drugiej serii. Wspaniały start. Rzeczywiście może być z tego dumny. No i myślę, że pierwsze miejsce utrzymamy. No nie, jednak nie utrzymaliśmy. Spadliśmy na 7. pozycję już. Bez hojnych sponsorów. Także albo jednak to był tak słaby skok. No skok może i był słaby, bo to jest jednak 6,5 punktu mniej niż w pierwszej serii. A inni skakali, można powiedzieć, takie podobne. Także myślałem, że będzie lepiej, a jest jeszcze gorzej niż na początku. Kończymy na 17. miejscu. I w generalce po dwóch zawodach jednak utrzymujemy się na 13. pozycji. Ale to tylko z tego względu, że dwóch zawodników, Nakamura i Czafenik, ma tyle samo punktów, a Sato ma tylko jeden punkt mniej. A klasyfikacja generalna z przodu prezentuje się następująco, czyli Kyto, Saho, Geiger i Żyła. No i dobrze. Otrzymaliśmy $2600 za 17. pozycję. I mamy jakiegoś sponsora i teraz korci mnie, żeby chociaż raz dać nie. No i spróbujemy, bo na trening i tak mi starczy. A zobaczymy, czy przy następnych zawodach coś nam ten sponsor sypnie więcej. Teraz oferował 5000. A my sobie zobaczymy, czy on coś podniesie. Czy się po prostu wkopaliśmy i nic nie będziemy mieć, nawet 5000. Z byłych igrzysk olimpijskich z Lillehammer w Norwegii. Kombinacja wosku znowu jest dobra. Warunki praktycznie bezwieczne, bo tam było tylko siła wiatru 8. Idealny start. No i zobaczymy. Myślę, że właśnie oglądamy. Na razie 4. pozycja. No tu trzeba jednak zdecydowanie lepiej skoczyć w konkursie, jeśli się chce coś osiągnąć. Wyszedł z progu w doskonałym momencie. Rzeczywiście ma bardzo dobre wyczucie. No, szkoda, bo teraz na dwie nogi mi niestety wylądował. Jestem pod wrażeniem. Doskonale wykonany. No, skok dosyć daleki, 126 metrów. No to 128. Zobaczymy, czy coś awansujemy, czy nic. Raczej nie, bo 17. pozycja to jest mniej więcej tak, jak było w kwalifikacjach. Nieprawdopodobne. Tak jakby coś dodało mu skrzydeł. No ale może tym razem. Nic, ja tylko No tym razem już bez problemu z telemarkiem. 127 metrów długość skoku. Nota już bardzo dobra. 129,1 punktu. Na razie pierwsza pozycja z wyrażną przewagą nad naszym kolegą Laniszkiem. No i lećmy sobie po kolei. Laniszek. Wyprzedziliśmy go. Lindvik. Nie, Lindvik już przed nami. Ale Fettner za nami, Walto za nami, Kobayashi przed nami. No dobra, idźmy szybko. Awansowaliśmy na 13. pozycję. No szkoda tego telemarku w pierwszej serii, bo jakby nota była podobna, to by było w granicach 260 punktów. To byśmy gdzieś w granicy, myślę, 4-5 miejsca byli. A tak to się kończy na 13. i przypuszczam, że 13. utrzymamy. No spadliśmy na 14, ale tylko punkcik straty do Fettnera, także na razie to jeszcze jest tak
dosyć dobrze. No niestety ten sponsor się póki co nie pojawił. Dlatego kolejne zawody bez treningu będą. Ale on czasami się potrafi pojawić po dwóch konkursach, także zobaczymy. Witamy serdecznie jeszcze nic Państwa straconego. Zapraszając na kolejny konkurs Pucharu Świata do południowych sąsiadów. No i teraz Liberec. Jeśli miałbym bawić się w proroka, to wróżę temu zawodnikowi. No, kombinacja wosku trochę niższa niż w poprzednich konkursach. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na wyjście z progu. Zrobił na Ale mnie dosyć duże ustalny wrażenie. Taki wiaterek pod narty. Zmieszczenie się w finałowej 126,5 metra i nota 124,7 to nam daje 10. pozycję w kwalifikacjach. No i teraz w konkursie skok. Wspaniały start. Rzeczywiście może być z tego dumny. No dobry skok, aczkolwiek myślę, że spadniemy. Chociaż to jest tylko druga pozycja. Także w najgorszym wypadku będziemy na 11. miejscu. A nawet jednak ktoś później za nami skoczył słabiej. Także 9. pozycja startowa. Przed atakiem w drugiej serii na może wyższą pozycję. Zaczął perfekcyjnie. Wygląda to bardzo dobrze. No i może być jednak płynnie przeszedł do pozycji na razie trzecie. Aktualna pozycja w tabeli na razie trzecia, bo spadliśmy za Nusia Ainena i Herla. Którzy nie tylko kobiety. I pozostali nas już też do końca wyprzedzili, także 11. miejsce, najlepsze w tym sezonie. No Nusiainen to rzeczywiście miał w drugiej serii bardzo dobrą notę. 133,8. Wygrał o dziwo Kobayashi przed Żyłą i Artu Pohjolą. Ale w klasyfikacji generalnej awansowaliśmy na 12. pozycję, czyli już jesteśmy na tej pierwszej stronie. Nie musimy tutaj skakać. Przewagi mamy 3 punkty. A do Kubera tracimy 14. No niestety sponsor się dalej do nas nie odzywa. Także chyba następnym razem trzeba jednak będzie go brać w ciemno. Nie kombinować. I przedświąteczne zawody w Engelbergu. Dziękujemy, że jesteście z nami w ten piękny dzień w Engelbergu. No tutaj rekord już jest dobry, 129,5 metra. Tylko dzisiaj wygląda na to, jakby było raczej bezwietrznie. Z minimalnymi tylko podmuchami pod narty. Ach, jakie wyczucie chwili najazdu. Znakomita prędkość na starcie. No, dla nas to może być jakiś, powiedzmy, zmieszczenie plus. Się w finałowej 30, nie tylko. No, ale pozycja podobna do pozostałych, czyli 14 miejsce. Chyba okoliczne lotniska zgłoszą przelot UFO. No i skok wydaje się być słabszy jeszcze niż w kwalifikacjach. Tak dalece przekroczył granicę. Na razie 4. pozycja. I po pierwszej serii 17. miejsce. Także coś on tu nie chce na razie zaskoczyć. Nie ma jakiegoś takiego błysku. Do wyjścia z progu. Zaniesie go to daleko. Zaczekał do ostatniej chwili ze zmianą pozycji. No teraz co prawda pewnie będziemy dalej na pierwszym miejscu, ale czy nam się coś uda awansować? No jakaś tam przewaga jest. Dość sucho i mam nadzieję, że tak pozostanie. Zobaczymy, mieliśmy 17. pozycję, kończymy na też 17. Także już później jednak wszyscy nas wyprzedzali. Na dziś to już wszystko. A to oznacza zapraszamy tylko tyle, że spadamy z 12 na 14 miejsce w klasyfikacji generalnej, ale no 13, 17, 13, 11, 17, także to jest wszystko jednak jeszcze za mało. O, i to jest ten sam. Zawodowcy docenili twój talent, otrzymujesz 5000. No i teraz dobra, się zgadzamy.
A jeszcze mi się przypomniała taka jedna ciekawostka odnośnie właśnie naszych treningów. Pamiętacie, jak siła wyskoku była bardzo mocno z przodu w porównaniu do innych tych statystyk? Natomiast właśnie teraz widzicie, co się stało, że praktycznie siła wyskoku już jest najsłabsza. Jeszcze tylko technika lądowania jest o jeden punkcik większa. Natomiast te wszystkie statystyki, no o 3 punkty, to już o 6, także dlatego się daje na początku siłę wyskoku jak najwyższą. Bo później to się i tak praktycznie zrównuje, a nawet po pewnym czasie, po już większej ilości sezonów, to ta siła wyskoku zostaje w tyle, no bo tylko można ją trenować tym właśnie jednym trenerem. Także o tym trzeba pamiętać i warto na samym początku mieć wysoką tą siłę wyskoku. I teraz co, drugie zawody w Engelbergu przed nami. Siła wiatru 23, także raczej podobny taki dziękujemy, że wiaterek jak w poprzednich zawodach. Dzień w Engelbergu. Po raz kolejny dopisała pogoda i zapewne będziemy się cieszyć długimi skokami. Teraz nawet można powiedzieć, że bardziej z tyłu zawiewa. Wspaniały start. Rzeczywiście może być z tego dumny. No troszkę mnie tam przechyliło pod sam koniec, także bez telemarku. Nie do wiary. Teraz. Ale w kwalifikacjach to nie ma większego znaczenia, bo bez problemu się dostaniemy. 18 pozycja. No i z telemarkiem, jak będzie skok. Uwaga, rusza, odepnął się z całej siły. A to daje mu wystarczającą prędkość przy wyjściu z progu. To zobaczymy, co z tego wyjdzie. Myślisz, że przyspieszyło impuls? No wyszła dobra nota. To znikła manym pociskiem. 129,1. I awansowaliśmy na czwartą pozycję. Jakby się to udało utrzymać, to nie dość, że to byłby jeden z naszych najlepszych występów, no to jeszcze byłbym bardzo uszczęśliwiony. Znów że w końcu powietrze. Jakieś przełamanie nastąpiło. Mam nadzieję, że nie przytną mu skrzydeł. Natomiast czy utrzymamy, to się zaraz okaże. Sądzę, że no, właśnie tym mamy drugie miejsce teraz, czyli skończymy najgorzej na piątym. To jest i tak bardzo dobry wynik. Wyprzedził nas tylko Nusiainen i to też o niedużo, o 1,9. Tak, reszta zawodników też nas wyprzedziła. No Lindvik, trzecie miejsce. To jest dosyć niespotykane, bo tutaj Norwedzy bardzo słabo raczej skaczą. A mu się udało zająć trzecią pozycję w Engelbergu. Najważniejsze jest to, że my mamy piątą pozycję. Ja sobie aż muszę odnotować ten fakt, bo później tak zapominam, jakie my miejsca takie wysokie zajmowaliśmy i nie mam jak gdyby odnośnika. Wiem, że przeważnie jest jeden co najmniej taki konkurs w sezonie, że się uda zająć jakieś wysokie miejsce. No ale tym razem piąta pozycja. Co prawda na razie jeszcze powiedzmy stoimy w miejscu, bo tylko chyba z 14 na 13 awansowaliśmy. Ale o ile w poprzednich sezonach to było jednorazowy taki wyskok, tak w tym sezonie to już może, przynajmniej mam nadzieję, że to się stanie taką chociaż małą normą. Że już będziemy w tych okolicach chociaż co któryś tam konkurs się kręcić. Dokupię sobie jeszcze woski, bo one mi już brakują. No bo w poprzednich sezonach to było tak, że właśnie to były bardziej takie wyskoki pojedyncze. Natomiast teraz to już może rzeczywiście się obrócić karta. No i mam nadzieję, że będziemy zajmować coraz to wyższe miejsca. Ale ten konkurs zapowiada się znakomicie. Nie do wiary, kiedy no i Oberstdorf. Kombinacja wosku 43,8, wiatr z tyłu. Uwaga, rusza, odepnął się z całej siły. A to daje mu wystarczającą prędkość przy wyjściu z progu. No i jak na te warunki, to myślę, że dobry skok. 116,5 metra, nota 118,7. Na razie 10 miejsce. Nędzne wybicie.
No, ale teraz rzeczywiście spóźniłem. I to może oznaczać brak awansu do drugiej serii, a nawet na pewno, bo 38 pozycja. I znowu jest tak, że im bardziej się chce, tym bardziej nie wychodzi. Niestety, to już wszystko. Mam nadzieję, no co prawda 13 pozycję utrzymaliśmy, tylko że przewaga naszych konkurentów wzrosła. Kasy też oczywiście żadnej nie mamy. Czyli trenować nie potrenujemy. No i najbliższa okazja na rehabilitację to jest w Garmisch-Partenkirchen. No trzeba uważać na takie błędy. Będą bardzo emocjonujące. W poprzednim sezonie pamiętam, że była tylko jedna wpadka w Oslo, także miejmy nadzieję, że tym razem będzie też jedna. I ta, która się właśnie przytrafiła w Oberstdorfie. Odbił się wszystkimi siłami. Doskonale, wspaniała technika, widać mistrzowską rękę. Tutaj szybko mnie ściągnęło do lądowania. Nota 187, a mamy drugie miejsce. Po kwalifikacjach 11. Czyli podobnie jak było w Oberstdorfie, tam chyba mieliśmy 10. Idealny start. Tym razem już bezpiecznie się wybiłem. Twardy, ale... Tylko, że nie wylądowałem. Niestety zasłużony upadek. Także kompletna klapa, jeśli chodzi o te dwa występy moje. Siódme i 50 miejsce. I po tym znakomitym 5 miejscu w Engelbergu, no to dwa takie ciosy, można powiedzieć. No szczególnie w tym Garmisch-Partenkirchen, tam w pewnym momencie tak szybko ściągało w dół, że ja teraz nawet nie zdążyłem zareagować i wylądować. Halo, witamy Państwa. Zapraszając na kolejne. Ale dobra, no to już jest historia. Teraz trzeba pokazać się z jak najlepszej strony w Innsbrucku. Wiatr boczny. Uwaga, rusza, odepnął się z całej siły. A to daje mu wystarczającą prędkość przy wyjściu z progu. No teraz już trochę pewniej wylądowałem. No ta też słaba, 106,8, ale daje nam to 8 pozycję. Jeśli poczekasz na dobry wiatr i prawidłowo wyjdzie z progu, osiągnąłeś połowę sukcesu. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na wyjście z progu. Zrobił na mnie duże wrażenie. I jakie kapitalne lądowanie. No dobry skok. Chyba nikt nie potrafiłby zrobić. Drugie miejsce mamy, ale to tylko z tego względu, że Żyła miał znakomity skok 119. Dobra, my mamy notę 116. I nad Eisenbichlerem mamy ogromną przewagę. Także Geiger, Kobayashi, Żyła i my. Tylko że my mamy, patrzcie jaka przewaga to jest. To powiedzmy 108, to jest 8,7 minus ten 1, 8,8 punkta przewagi. Także mam nadzieję, że już teraz tego, no krótko mówiąc, nie schrzanie. Chyba okoliczne lotniska zgłoszą przelot UFO. No ale nie jest powiedziane, bo tak mnie zaczęło tam rzucać, ale nie no, na szczęście przewaga utrzymana. Rzeczywiście z tej pierwszej serii te 8, prawie 9 punktów dało nam jednak prowadzenie. Na szczęście, on nie wygląda na... No i patrz, Żyła też nie lepiej. Geiger też. Tylko Kobayashi utrzymał dwa równe skoki. No taki dziwny konkurs, bo jednak te noty były strasznie słabe w drugiej serii. No ten boczny wiatr jednak dało sobie znać, ale najważniejsze jest to, że my po dwóch wpadkach wracamy na bardzo dobre miejsce, czyli na 4. miejsce. No i to już jest taki znak, że może będzie nam się coraz częściej udawać taką pozycję zdobyć. No szczególnie ten pierwszy skok był znakomity. Jak ja bym to powtórzył, to byśmy mieli 3. pozycję. No ale dobra, nie ma co gdybać. Dziś to już wszystko. Zapraszamy. Troszkę podreperowaliśmy nasz budżet i punktowy, i pieniężny, myślę. 13. pozycja. No w tym sezonie to myślę, że już tak będzie można myśleć o atakowaniu może nawet pierwszej dziesiątki. A czemu nie?
Jeśli chodzi o pieniądze, to 6000 dolarów za czwartą pozycję otrzymaliśmy. No tu bardziej powinny być te franki szwajcarskie, ale już się nie czepiajmy tego. Tylko że tak, sukcesy uderzyły mi do głowy i jeśli nie będę uważał, to niebawem ją stracę. Skoncentruj się na treningu. Aha, no dobra, no to trenujemy oczywiście. Na trening nas stać jeszcze. Na woskowanie też. No i Bischofshofen przed nami, siła wiatru 93. Jeśli to nie będzie tylny wiatr, to będzie bardzo dobrze. Najlepiej jak byłby boczny, bo z tego wychodzi, że na tym bocznym wietrze to ci zawodnicy komputerowi najsłabiej skaczą. Natomiast ja już widzę, że wiatr jest pod narty. Ale to też dobrze. Znalazł doskonały punkt do wyjścia z progu. Zaniesie go to daleko. No i w kwalifikacjach na pewno będzie rekord pobity. Wiele ryzykuje skacząc. Chociaż może nie, bo chyba było 129,5 metra. Ale dobry skok. Z tym, że jak jest wiatr pod narty, to wszyscy skaczą dobrze. Także tu by trzeba było jeszcze coś lepiej skoczyć. Idealny start. Ja już i tak wyczekałem, ile tylko mogłem. Myślę, że właśnie oglądamy jednego z Ale skok super, 130 metrów, no to 134 punkty. I piąta pozycja. Co prawda przypuszczam, że będzie bardzo ciężko to powtórzyć w drugiej serii. Wspaniały start. Ale kto wie, no i wybicie znowu idealne. Wylądowany z telemarkiem, także jednak podobny skok. Nota 131,4, troszkę słabsza. Bo jednak noty zaważyły, nie wiem czemu teraz dostaliśmy takie troszkę słabsze. Ale dobra, trzecia pozycja to i tak nie jest źle. Kończymy na szóstym miejscu. Także no, po czwartym miejscu w Innsbrucku. Szóste w Bischofshofen, także na tą drugą część turnieju czterech skoczni. Oczywiście to jest taki wbudowany, on nie jest liczony jako turniej czterech skoczni, tylko taki wbudowany w Puchar Świata. To złapaliśmy formę. No i szkoda tylko tych dwóch poprzednich konkursów, czyli w Oberstdorfie i w Garmisch-Partenkirchen, w którym zajęliśmy odpowiednio 47 i 50 miejsce. Ale dobrze, awansowaliśmy z powrotem na 12 pozycję. No i miejmy nadzieję, że teraz będziemy już szli tylko do góry. Coraz większe fundusze nam się robią. Oczywiście to jeszcze nie jest na tyle, żeby sobie pozwolić na coś więcej niż tylko trening. No ale powolutku może się odpuści ze 2-3 treningi i coś w końcu kupi lepszego ze sprzętu. Zapraszamy na emocje Pucharu Świata. A teraz Willingen, czyli taka skocznia w sumie, na której się za fajnie nie skacze. Ten ostatni trening najwyraźniej mu pomógł. Poprawne odbicie z progu. Znaczy za fajnie się nie skacze, no po prostu krótko się skacze, no 122 metry jak na tą skocznię. To przecież to jest bardzo słaby wynik. Tak, ładny, bezproblemowy początek. Coś się nie umiem tutaj wstrzelić. Chyba nikt nie potrafiłby zrobić tego lepiej. To na razie pierwsze miejsce jest, ale po pierwszej serii to jest tylko 10 pozycja. Znaczy mówię tylko, no w porównaniu do dwóch poprzednich zawodów. Chyba natomiast najważniejsze, że się dalej kręcimy w tej pierwszej dziesiątce, powiedzmy to. Wybicie było naprawdę. No i teraz szkoda, bo bez telemarku. Powinien popracować nad lądowaniem. Za każdym razem. 13 miejsce, także no mogło być lepiej. Mogło być zdecydowanie lepiej, aczkolwiek no zaczęło mnie tam troszkę bujać pod koniec, no i niestety telemarku się nie udało wykonać.
A tutaj bez telemarku. Aha, bo mnie nawet nie stać na zakup smarów. No ale dobra, już tą resztkę niedużą sobie wypełnimy tym, a tutaj bez telemarku, no to widzieliście, jak to wygląda. No tutaj no to od razu idą na 16, nawet 15,5 punktu. Rekord świata ustanowił Adam Małysz. Willingen, zapraszamy na emocje Pucharu Świata. Skoki narciarskie stają się także coraz to jest ten minus w tej grze. Dokładnie, a najlepiej to widać po rosnącej liczbie... Teraz wiatr bardzo mocny, tam chyba było 93. Znów pruje. Tylko, że wiatr jest z tyłu, także trzeba uważać, bo będzie mocno ściągać. Trzeba bardzo szybko podchodzić do lądowania. Druga pozycja. I w kwalifikacjach ostatecznie 12 miejsce. Chyba okoliczne lotniska zgłoszą przelot UFO. No skok podobny do tego w kwalifikacjach. Tak, jeżeli chce wygrać tę serię. Na razie mamy pierwszą pozycję. Zobaczymy, na którym miejscu to się skończy. Miejsce szóste. Wracamy na dobre tory. Troszkę by się przydało lepiej jednak teraz skoczyć w tej drugiej serii. Ten skok był bo już tam niezły, widzę, nie że dziś? Ktoś zaatakował. Skok. Widać doskonałą technikę zawodnika. I jakie no i dobrze. To na pewno musi zrobić wrażenie. Moim zdaniem skok bardzo dobry. Nota 118,1. Długość skoku 122. No w tych warunkach to i tak dobra odległość. Zajęcie miejsca wśród najlepszych. I myślę, że nam to da jakiś awans jeszcze mały. No awansowaliśmy. Czekajcie, czy my awansowaliśmy? Na pewno przeskoczyliśmy po Chiole. I to tylko tyle. No ale to i tak nie jest źle. Piąta pozycja. Czyli kolejny bardzo dobry występ. No i to już jest to, co mnie interesuje, czyli minimum te miejsca w pierwszej dziesiątce zdobywać. Teraz powiedzmy to 13 miejsce to był taki wybryk od normy. Czyli 4, 6, 13, 5, no idzie znakomicie i oby tak dalej. No i teraz tak, no treningu na szczęście i tak nie możemy odbyć z tym najlepszym trenerem, także kupimy sobie chociaż te smary. Ten i od razu ten na zapas. Ok, teraz tym dopełniamy i Zakopane przed nami, siła wiatru 75. Nasze Zakopane staje się dziś bliskie sercu każdego zwolennika skoków narciarskich. Dziś Puchar Świata. I zobaczymy. Rekord skoczni 128 metrów. Kombinacja wosku trochę słaba, ale wiaterek pod narty. Uwaga, także rusza, odepnął się z całej siły. Może a będzie to daje mu wystarczającą się fajnie latało. No tak, 129,5 metra. Co prawda bez telemarku, dlatego mamy 13 pozycję. Ale jak się uda zrobić telemark, odbił to się powinno być lepiej. Siłami. Doskonale, wspaniała technika, widać mistrzowską rękę trenera. No i tak, teraz już się udało z telemarkiem wylądować. Skok 131 metrów, także rekord pobity i nota 133,8. Jedyne czego można żałować to, że mamy słabo posmarowane narty. Bo z jeszcze lepiej posmarowanymi nartami to myślę, że bylibyśmy jeszcze wyżej. Znów pruje powietrze jak orzeł. A mam nadzieję, że nie przytną mu skrzydeł. No i dobrze, jakiś tam telemark zamarkowany, on się trochę skulił, ale noty będą ale dobre. Złapał dobry wiatr. Co prawda spadliśmy na drugą pozycję, ale to dalej nie jest źle. To tylko z tego względu, że Kraft trochę odpalił w drugiej serii. Natomiast Eisenbichler trochę schrzanił drugi skok, także my uzyskujemy szóstą pozycję, czyli utrzymaliśmy to, co po pierwszej serii. No i to jest kolejny taki konkurs, który możemy sobie zapisać do konkursów bardzo udanych. Bo szósta pozycja to jest jak najbardziej miejsce bardzo dobre. To już niestety wszystko. No mamy i po malutku się zbliżamy się do 10 Herla. No jeszcze po drodze jest 11 Lindvik.
ale jak będziemy utrzymywać tą tendencję, czyli czwarte miejsce, szóste, później trzynaste, piąte i szóste, no to szybko ich prześcigniemy. $5000 za szóstą pozycję. I teraz co trenujemy? No tym akurat teraz można trenować, bo on mi o 2 podniósł siłę wyskoku. A siła wyskoku już zostaje mocno w tyle. I woskowanie. 5,1. No dobra, 5,5 może być. Tylko zobaczmy sobie na przykład ten wosk wilgotny, minus 5. Także ten jest w miarę dobry. A tu jest gruby, średni, minus 3. No ten już trochę słabszy, ale myślę, że kombinacja może być w granicach 50%. Nasze Zakopane staje się dziś bliskie sercu. No i 131 rekord to już jest dobry. Dziś już się lepiej prezentuje niż 129 na pewno. No tak, tak jak się spodziewałem, w granicach 50%. Wiaterek taki może być troszkę podnarty. Ten ostatni trening najwyraźniej mu pomógł. Poprawne odbicie z progu. To było niespotykane. No i skok w kwalifikacjach moim zdaniem bardzo dobry. Co prawda Walto nas też wyprzedził, ale w dziesiątce się znajdujemy. No i jest, jak to tak mówią ci skoczkowie, ta automatyzacja, tak? Czyli powtarzalność naszych skoków. Może być z tego dumny. No teraz zobaczymy, co to będzie. Bo ktoś tam odleciał chyba. Zmieszczenie się finałowej. No tak, Kobayashi troszkę odleciał. My na szczęście drugie miejsce mamy. Co prawda spadliśmy na 11 pozycję po pierwszej serii. Także tu się chyba wyłamiemy z tego naszego schematu. Znalazł miejsc w pierwszej dziesiątce. Punkt do wyjścia z progu. Zaniesie go to daleko. I jeszcze lądował. Aj, na dwie nogi jeszcze. Owszem, ale chyba jeszcze nie pokazał wszystkiego, co potrafi. No ten konkurs można powiedzieć nieudany, ale to i tak będzie 12 miejsce. Także źle też nie ma. No ale na pewno nie jest tak dobrze jak poprzednio. Teraz nam na przykład Lindvik uciekł, bo on zajął szóstą pozycję. No Hell akurat jeszcze do nas stracił. 287 ma Huber, który nas goni, ale on już raz, nas chyba nie dogoni, bo tam jest za duża strata. Także dobrze, no szkoda tylko, że trochę mało pieniędzy zarobiliśmy i teraz Hakuba przed nami. Aha, i tego śniegu w ogóle nie, znaczy tego smaru w ogóle nie ma, czyli wszystko tym. To jest gruby, suchy minus 9, no to taki. Chyba, żeby poszukać akurat na te zawody, ale to by musiał być mniej więcej. O, ten o. Oxyrande, zobaczymy po ile on jest. $1300 i słuchajcie, można by było go kupić i zobaczyć. $1300 no dolarów powiedzmy, a ja go kupię. A co, niech będzie. Może nam się to opłaci i na Hakubie jeszcze wygramy na przykład. Hakuba, witam wszystkich. Bo akurat smary to może trzeba będzie tak małymi kroczkami właśnie po kolei, do jakich zawodów będzie pasować ten kupować. I zobaczmy na tą kombinację wosku naszą, 73,3. Wiatr boczny. Uwaga, to jest dla nas bardzo dobra wiadomość. A to daje mu wystarczającą prędkość przy wyjściu z progu. No i bardzo dobry skok zarazem, także myślę, że no dziewiąte, ostatecznie się na dziewiątym skończyło, ale myślę, że to była bardzo dobra decyzja z tym smarem. Ten ostatni trening najwyraźniej mu pomógł. Poprawne odbicie z progu. To lądowanie było aj, zaledwie poprawne. No ale teraz niestety tylko na dwie nogi lądowanie. Siódma pozycja. Aktualna i to nas spycha dopiero na 15 miejsce. No ale to tylko i wyłącznie przez mój błąd. Znalazł doskonały punkt do wyjścia z progu. Zaniesie go to daleko. No tym razem już jest tak, jak powinno być.
Well done, jak skok 129 metrów mógł być trochę dalszy. Nota 129,7. Przypuszczam, że mocno nie awansujemy, ale awansowaliśmy tylko na 14 pozycję. Na dziś to już wszystko. Zapraszamy na następne. Także jednak można podsumować ogólnie, że nieudane zawody w Hakubie. No i co? Wracamy do starych smarów, także jednak ten manewr się w 100% nie sprawdził. Ale żałować też nie ma co. Ze słynnego olimpijskiego śnieżnego Sapporo w Japonii. Kolejna miejscówka w Japonii, Sapporo przed nami. Tutaj trochę bardziej deszczowo. Możemy spodziewać się przede wszystkim, że liderzy Pucharu Świata utrzymają swoje pozycje. No cóż, pożyjemy, zobaczymy, ale sądzę, że masz rację. Uwaga, rusza, odepnął się z całej siły. A to daje mu wystarczającą prędkość przy wyjściu z skoku. No i skok bardzo dobry. Chociaż aktualna pozycja w tabeli czwarta. Popularność skoku zwiększa się. No, myślałem, liczyłem na to, że będzie jednak lepsza pozycja, a tu się skończyło póki co na 15 miejscu. Także to daje jednak do myślenia tylko tyle, że trzeba się poprawić. I to mocno. Tak jakby coś dodało mu skrzydeł. Co chcesz przez to powiedzieć? Nic, ja tylko byłem podrażeniem. I tak, wyjście idealne, z lądowaniem można było jeszcze chwilę poczekać. Na razie druga pozycja, ale myślę, że uda nam się coś awansować. No za dużo nie awansowaliśmy na 14 pozycję, także reszta nam cały czas ucieka. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na wyjście z progu. Zrobił na mnie duże wrażenie. No i dobra, miejmy nadzieję, że będzie teraz pierwsze miejsce. 130 metrów skok, nota 134,5. Przewaga dosyć spora, także może na 12 miejsce nam się uda wskoczyć. Tak, na 12 miejsce nam się udało wskoczyć. Niewielka strata i do Fettnera, i do Sato. Nie, do Sato troszkę większa, bo on ma 64,5. Ale do Fettnera tylko 0,2. No i coś ostatnio się tak zagubiliśmy lekko. 12, 14 i 12 miejsce. Oczywiście to nadal nie jest źle. Ale przydałoby się wrócić jednak na te tory takie, gdzie zajmowaliśmy te miejsca w pierwszej szóstce. Ok, teraz Oslo. Tam ostatnio była wpadka w Oslo, także tutaj trzeba się pilnować. Siła wiatru 27 tylko. Słoneczne Oslo i słynna skocznia Holmenkollen wita wszystkich Państwa. Nie od dziś śledzimy wydarzenia na międzynarodowych skoczniach. I skoki na Holmenkollen, kombinacja włosków. 53,9, także nie dosyć do wiary, dobra. Kiedy pomyślę, że dzisiejsze rekordy na poziomie 220 metrów były kiedyś tylko marzeniem. Wspaniały start. Rzeczywiście może być z tego dumny. No i jak na skok w kwalifikacjach, to jestem zadowolony. Co prawda czwarte miejsce. Ale ogólnie skończyło się na 12. Ten skok był niezły, nie sądzisz? Tak, wspaniały skok. Widać doskonałą technikę zawodnika. I jakie lądowanie. No i zobaczymy, bo jestem teraz ciekawy. Ta niebieska linia była daleko, ale pierwsze miejsce mamy. Nota 123,1. Dobry wiatr i prawidłowo wyjdzie z progu. Mamy lekką przewagę nad Huberem i kończymy, no i kończymy dobrze, na szóstym miejscu na razie. Także oby nam się udało utrzymać tą pozycję. Uwaga, rusza, odepnął się z całej siły. A to daje mu wystarczającą prędkość przy wyjściu z progu. No niestety upadek. Wydawało mi się, że w sumie wszystko idzie w dobrym kierunku. Ale coś nie wiem, no coś mi jednak nie załapało. Bo i dałem myszkę do przodu i nacisnąłem dwa przyciski, no ale niestety się mi wywalił mimo wszystko. Także z szóstego miejsca spadamy o 20 pozycji na 26 miejsce. No i znowu to Oslo to jest jednak wpadka jedna wielka. A szkoda, bo już tak dobrze szło. Ale już teraz to po szóstym miejscu Herla to jednak się nasza sytuacja, jeśli chodzi o awans na 10 pozycję, znacznie oddala. Na trening to nawet nie ma co wchodzić. A szkoda, bo myślałem, że po tym szóstym miejscu, po pierwszej serii uda nam się to utrzymać
i że wrócimy na te dobre nasze tory. Amerykańskie miasto igrzysk olimpijskich, Salt Lake City. No co prawda jakieś punkty zdobyliśmy, no ale co to tam za punkty. Najlepszych skoczków świata. Halo, witają państwa. Zobaczymy jak nam pójdzie podróż za ocean. Chociaż już widzę, że kombinacja wosku 12%, także tutaj na nic nie liczę. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na wyjście z progu. Zrobił na mnie duże wrażenie. Chociaż akurat skok nie był zły. Tak dalece Czwarta pozycja na razie w tabeli. Skończyło się na 14 miejscu w kwalifikacjach. Wspaniały start. Rzeczywiście może być z tego dumny. No ale teraz już chyba będzie słabiej. Chyba nikt nie potrafiłby zrobić tego lepiej. No na razie drugie miejsce. Utrzymaliśmy 12 pozycję. No i myślę, że tu nic więcej niż znalazł utrzymanie pozycji. Doskonały punkt do wyjścia z progu. Zaniesie go chyba się nie da ociągnąć. No ale zobaczmy. Ta linia dosyć była blisko. 124,5 metra. Nota 121,6. Wyraźna przewaga nad Czofenigiem. Także udało nam się jeszcze awansować na 10 pozycję. No na pewno ostatnimi czasy, czyli od tego 6 miejsca, to były najlepsze zawody. Ale 10 pozycja to też nie jest jakiś rewelacyjny wynik. Tyle tylko, że na trening nam to pozwoli. Ok, i następne zawody to już jest Trondheim. Mamy także nadzieję, później jeszcze chyba tylko dwa razy Lahti i zakończenie sezonu w Falun. Pucharu Świata w norweskim Trondheim. Także cztery zawody do końca. Zaczął perfekcyjnie. Wygląda to bardzo dobrze. No wolałem pewnie wylądować niż tam się bić w kwalifikacjach jakieś rekordy. Natomiast już widzę, że warunki są słabe. Może nawet nie słabe, co trudne, ciężkie. No i przy dobrych skokach będzie tutaj można uzyskać jakąś wysoką pozycję. Powinien mieć dobrą prędkość na progu. To wygląda wręcz wzorowo. To lądowanie było zaledwie poprawne. No, nie wszyscy. No jak to będzie wyglądać? No niestety, spadliśmy już teraz na 4 pozycję. I kończymy na 11 miejscu po pierwszej serii. Także wyjście z progu było dobre, ale już dalej słabo. Ach, jakie wyczucie chwili najazdu. Znakomita prędkość na starcie. No i teraz chyba utrzymamy. Tak, teraz jest pierwsze miejsce. Jeśli poczekasz na dobry wiatr. Ale z taką notą, że nie liczyłbym na jakiś awans. Udało się tylko Czofeniga przeskoczyć, także awansowaliśmy na 10 pozycję. Taki sam wynik jak ostatnio w... Gdzie to było? W Salt Lake City chyba, nie? Ale Herl za nami, tylko że Herl na 12 pozycji, także do niego za dużo nie odrobimy. Niestety, to już wszystko. Mam nadzieję, Lindvik, że spotkamy się na następnych natomiast zawodach. 7 miejsce, także on przed nami, chociaż Lindvik to myślę, że jeszcze byłbym w stanie go jakoś wyprzedzić. Bo on tak, jak my mamy dobre miejsca, to on ma słabe, jak my mamy słabe miejsca, to on ma dobre. Ale mu się też zdarzają wpadki, także 3 konkursy do końca. I Lindvika może nam się uda wyprzedzić. No ale dalej, co prawda sezon można powiedzieć, że dobry. Bo dosyć fajne pozycje zajmowaliśmy, treningi odbywaliśmy, no ale na razie stoimy w miejscu, jeśli chodzi o jakieś zakupy sprzętu albo smarów jakichś lepszych. Fińskie Lahti, witam państwa. Raz tylko kupiliśmy sobie ten smar, ale to tylko ze względu na to, że jeden był potrzebny i był w miarę bardzo dobrze dopasowany do warunków. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na wyjście z progu. Zrobił na mnie duże wrażenie. Wybicie było naprawdę dobre. No ale zgodzisz się, no taki skoftek, taki sobie, byle jaki nawet bym powiedział. To mi daje 19 miejsce na razie. No słaba jest kombinacja wosku, także będzie ciężko coś zrobić.
Ten ostatni trening najwyraźniej mu pomógł. Poprawne odbicie z progu. Teraz raczej taki podobny skok. Zawodnik. 16 miejsce. Coś tu się nie mogę wskoczyć, no ale Lahti to też taka specyficzna skocznia. Ten punkt K 116 metrów. Powinien mieć dobrą prędkość na progu. To może teraz coś uda się bardziej skoczyć. No troszkę lepsze mi się wydaje. Sądzę, że właśnie tym skokiem. Tak, nota 116,5. Długość skoku 116 metrów. Popularność skoku. No i może czekajcie, tak, Hubera wyprzedziliśmy. Sato już przed nami, Fettner przed nami, Walto przed nami, także za dużo już później nie poskakali. Udało nam się tylko Hubera tak naprawdę wyprzedzić. A reszta nas wyprzedziła, także kończymy zawody na 15 pozycji. 417 ma Huber, także on nas raczej nie wyprzedzi, bo to 50 punktów w dwóch zawodach to chyba nie stracimy. Chociaż kto wie. Natomiast sprawa się komplikuje. No Lindvik co prawda 6 punktów do niego odrobiliśmy. Ale też będzie ciężko go dogonić. Szczególnie, że tak, na trening nam nie starczy. Witamy z miejsca. Także bez treningu przystępujemy do tych zawodów. W ogóle ten trening sobie chyba rzeczywiście będzie trzeba parę razy odpuścić. Rozpoczynamy tegoroczne starty w Pucharze Świata w narciarstwie. Wspaniale być. Chociaż, o, patrzcie, kombinacja wosku 62,6. To jedna z najwyższych kombinacji na tych słabych woskach. Będą musieli wykazać się dobrym przygotowaniem i równą formą przez cały sezon we wszystkich 20 konkursach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zgadza się. No i dobra, wyczekałem ile się dało. Nota 125,8, szóste miejsce. No tak, bo wiaterek jest troszkę podnarty. Znakomity skok. Dokładnie, a jeżeli popracuje nad techniką, w następnym sezonie będzie skakał z najlepszymi. No i zobaczymy, jakie będą noty. Noty są dobre jak na to lądowanie, to znaczy ten wypad był, ale on tak się skulił, zgarbił. Wiatr nieustannie. Tylko że inni odlecieli, jeszcze pięciu, także na dziewiątym pewnie skończymy. No na ósmym, ktoś tam jeszcze za nas wypadł. No i teraz jest bardziej taki boczny wiatr, on się obrócił jakby. Jakie wyczucie chwili najazdu. Znakomita prędkość na starcie. No ale właśnie. Tam boczny wiatr, podmuch, lądowanie na dwie nogi. I tak nam się udało Fuchsem utrzymać pierwszą pozycję. Niestety pogoda chyba... Także no, koniec końców to jednak wychodzi na to, że ten drugi skok nie był taki zły. No, szósta pozycja na koniec to jest bardzo dobry wynik. No teraz oczywiście można żałować, co by było, gdyby tam jednak był ten telemark. 6 punktów, no dużo by nam to nie dało, bo to by było 245, co najwyżej byśmy Sato jeszcze wyprzedzili. Bo jednak pierwsza czwórka odleciała. No ale dobra, szóste miejsce, wracamy na dobre tory, tylko że tak, Lindvik miał 14 i on ma dalej 35 punktów przewagi. Także to jest raczej nie do odrobienia w jednym konkursie. Na koniec zostaje Falun. No nie jest powiedziane, ale będzie ciężko. No Kobayashi ma bardzo dobry sezon. No i mimo wszystko Lindvik, myślę. Ja oczywiście porównuję do tego, co tu się działo. Bo normalnie Lindvik czy Kobayashi, no to oni skaczą dobrze. Z tym, że tutaj są przypisani do innych nazwisk i to naprawdę są bardzo dobre w takim razie sezony ich. No dobrze, ja jeszcze podsumowania nie będę robił, jeszcze sobie skoczmy ten ostatni konkurs. Jeszcze trzeba dokupić ostatni raz tych smarów. 72 tego i reszta tego. I zobaczmy, bo ja mam taki, żeby parę razy się wstrzymać z treningiem i co najmniej sobie na przykład kupić buty albo rękawice. Tylko że to mi z drugiej strony nic nie da, bo to i tak jest aerodynamika zwykła. Taka jak w tych rękawicach. Także co najwyżej to nam gogle by już coś mogły dać. Ale to jest koszt 50 tysięcy. I podobnie z kaskiem.
Także póki na to nie nazbieramy, to chyba nie ma co się za to brać. Pozdrawiamy z Ale farmy. właśnie tak jak już Pozostańcie wspominałem, są też nie chcę tych najważniejsze pośrednich gwiazdy dla kombinezonów polskich kupować i stoków tak dalej, bo to narciarskich. taka troszkę strata kasy mi się wydaje. No ale jak to ma dalej tak iść, co prawda już jest znaczący progres jednak w naszych skokach, no ale dalej do Znalazł odłożenia jakichś doskonały pieniędzy punkt i do kupna wyjścia z jakiegoś progu. innego sprzętu, Zaniesie to go droga to bardzo daleko. daleka. Falowałem, falowałem tam pod koniec. 11. pozycja. No i przy odrobinie skupienia, wiatr też jest boczny. Czekajcie chwilę. Chyba okoliczne lotniska zgłoszą przelot UFO. Przy odrobinie skupienia, ale raczej to nie będzie dobry skok. Fantastyczny skok. Znalazł złoty środek. Wspaniale. Czekajcie, kto to powiedział? Szaran czy Szpaku? Chyba Szaranowicz, że fantastyczny skok. No, koniec końców nie wyszedł taki zły, jak myślałem. 117,5 metra, no ta jest dobra, 121,5. No i szósta pozycja. Dobra, na razie nic nie gadam. Idealny start. To było No i dobrze. niespotykane lądowanie. Rzeczywiście nie sądzę, Myślę, że żeby mógł uznać utrzymamy. to. Nota trochę słabsza, 119, ale pozwoliło nam to wyjść na Przy prowadzenie. dzisiejszej pogodzie wszystko jest możliwe. No i teraz już do końca. No do końca to już reszta nas wszystkich wyprzedziła, ale kończymy zawody na kolejnym bardzo dobrym miejscu, czyli szóstym. No i dobra, przechodząc do podsumowania tego sezonu. To jednak nie udało nam się Lindvika już dogonić. Troszkę nam tam brakło. Chociaż walczyliśmy z nim do końca. Także sezon kończymy na 12 pozycji. Jest to najlepsza pozycja w naszej dotychczasowej karierze. No kilka bardzo dobrych konkursów. Szczególnie ten tutaj na 5 miejscu i ten na 4. Później jeszcze kilka było na 6 pozycji. Tu znowu na 5. Także ogólnie w pierwszej dziesiątce to było... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no sześć, siedem, osiem, dziewięć konkursów. Co prawda były też dwie wpadki, czyli Oberstdorf i Garmisch-Partenkirchen, a także ta wywrotka w Oslo w drugiej serii. No jakby tutaj byśmy zdobyli chociaż jakieś tam minimalne punkty, to na pewno Lindvika byśmy wyprzedzili, natomiast do Herla 100 punktów. Także tak to wygląda. No, sezon dosyć dobry, aczkolwiek mówię, no mimo wszystko na nic nas dalej nie stać. Ale to jest dobry prognostyk przed kolejnym sezonem, który sobie rozegramy, czyli standardowo. No za szóste miejsce 5000, za 12 pozycje nic. Czyli standardowo teraz w następnym odcinku turniej czterech skoczni, loty narciarskie, zawody drużynowe. Ja już sobie turniej czterech skoczni rozpocznę. Ale reszta to już w następnym odcinku, także za ten odcinek dziękuję. Zapraszam na kolejny, zapraszam też do komentowania, subskrybowania i lajkowania. I to by było na tyle. Na razie.